cześć, witam was w kolejnym odcinku Among the Sleep. Jesteśmy małym brzdącem, który... Może wstaniesz? Który przed kilkoma minutami wyskoczył z łóżka, raczej łóżko go wyrzuciło tutaj. Zgasły światła i teraz będziemy przemierzali nasz jakże straszny dom. Czy mogę tu wejść? Nie mogę. Więc pewnie krzesło muszę podsadzić sobie tutaj. Przesunąć, podsadzić. I mocą telekinezy otworzyć sobie. Te dźwięki są dosyć przerażające. Nawet nie chcę się domyśleć, co tam się może dziać. Dźwięki trochę brzmią jak z jakiegoś filmu dla dorosłych, dlatego nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co prawda, ja już mniej więcej kojarzę tą miejscówkę z wersji beta, więc troszkę mnie ona nie zaskoczy, więc dobra, tu odłączymy i tu będzie misiu, chyba że tu zaraz wyskoczy głowa. Nie, jest misiu. Chodź tu, misiu. Odkaszlnij sobie, albo się napij czegoś mocniejszego. Okej, spoko. Odnajdziemy naszą mamę, znaczy moją mamę. Wow. Dobra, to też pamiętam. Ale wiecie, wersja beta mogła się różnić od wersji finalnej, dlatego ja zrobię tak, jak to zawsze. Jak zawsze to w słynnych horrorach, trochę nawiązanych z dziećmi bywa, zazwyczaj po schodach spada tak fajnie, kultowo piłka. Właśnie o to mi chodziło. Mamo? Mamo, czy ty jesteś tam na dole? Mam ze sobą naszego słodkiego przyjaciela, pana Misia. Mogę zaświecić sobie nim tutaj różne rzeczy. Oświecić. O, mam kolejną zabawkę, ona mi się nie podoba w zupełności. Mamy straszny odkurzacz. Ale włączmy pana Misia i pan Miś pójdzie z nami tędy. Okej, okay, poświećmy sobie troszkę nim, albo zgraźmy, żeby był jakiś nieco bardziej fajniejszy klimat! Wow! Ja, pamiętajcie, ja trochę mniej... Ja mniej więcej pamiętam, jak wersja beta tam wyglądała, ale... do końca nie pamiętam, co, jak i gdzie, więc... nieraz się wow! Nieraz się i tak przestraszę właśnie teraz i mam gęsią skórkę. Tak, tak, mam gęsią skórkę. A, ktoś nie lubi owoców, widzę. Op. Dziękuję, jestem na diecie. Ja tylko piję mleko, żeby być wielki. Moja butelka. Lodówkę się zamyka, panie potworze. Panie potworze, gdzie pan jest? Nie boję się pana, kiedy mam pana Misia. Dobra. Tu trzeba znowu wziąć krzesło i trochę dosunąć, żebym mógł otworzyć kolejne drzwi. Dobra. Opsamy. Okej. Dobra. I op. Jezus Maria, jak się przestraszyłem. A to specjalnie tak dali, żeby ludzie się przestraszyli. No, dosyć dziwne to są odgłosy. Czy mogę coś tu zrobić? Nie, a te odgłosy są dziwne. Są bardzo... kurde, dziwne. Okej. Okay. Znaczy, misiu się trochę wyczerpał. O, tego nie pamiętam, żeby to było. Więc... nie wiem, idziemy dalej jak na razie. Chyba, że tam też trzeba będzie krzesło użyć. No, ale zobaczymy. Dobra, pobiegnijmy trochę. Aha, no, nie da się. Dobra. Słyszymy bijące serduszko naszego dzieciaka. Ta miotła pilnuje drzwi, żeby się same nie otworzyły. No, dobra. Wow, 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 wow. Się trochę przestraszyłem.
mam pana misia. Pan misiu mi pomoże. Cholera. Już tak za bardzo nie pamiętam co, gdzie, jak. Czy to się samo otworzyło? Chyba tak. A ktoś jest strasznym bałaganiarzem, ponieważ masę butów tutaj widzę. Dobra, na razie nie będę włączał pana misia, ponieważ pan misiu psuje efekt jak na razie. Dobra, żeby się tu dostać, pamiętam, trzeba było wysunąć szuflady. Oj, zrobimy tak, tak. Tak. I otwórzmy sobie. Mamo, czy ty tam śpisz, aby na pewno? Zaraz zobaczymy. A to już możemy zasunąć. Mamo, wow. Mamo, powiedz, że to ty jesteś, proszę cię. Mam dla ciebie taki ładny kapelusik, zobacz. Będziesz jak taki słynny Zagrajmer, JJ Joker, który nie żyje od prawie 2 lat, ponieważ umarł na 40-stopniową gorączkę. Ale mam ten jego kapelusz słynny, nie ma tylko przypinek. Wiesz, mamo? Tu ci położę. Mamo? Mogę wejść do ciebie? Jezu, to nie jest dobry pomysł. Mamo? Mamo? O fuck. No, zajebiście. Może wy tego nie widzicie, ale powiem wam szczerze, mam taką się skórkę na sobie. Szczególnie na rękach, że włosy stają mi dęba. Tylko włosy, żeby nie było żadnych dziwnych podtekstów. Wow, a czemu tu jest tak brudno? Co tu się licha stało? Mam głupie przeczucie, że coś może za mną iść, dlatego zamknę lepiej drzwi. Czy to moja mama śpiewa? Misiu? Nie. Ale ta zabawka, co tu jest, tam, to w wielu miejscach się pojawia. Mamo? Mamo? Czemu już nie śpiewasz? Oho. Zacznie się teraz prawdziwy horror. Wiedziałem, że tu coś będzie! Kurde. Przecież pamiętałem to z wersji beta, a mimo to wystraszyłem się jak głupi. Cholera. Mamo. Jezu, ten nasz dzieciak jak chodzi, ten cień, to też jest straszne. Mama, to robiłem w pieluchy. Mój niedźwiadek świeci. Co tam się do licha dzieje? Aha, to było to, okej. Powiem wam, że trochę zauważyłem, że ta wersja też trochę ma problemy z nagrywaniem z Frapsem, więc mam nadzieję, że się zbytnio tutaj nic nie spierdzieli. Wow. What is this? Nie wiem. Ale tego już nie pamiętam za bardzo, żeby to tak było. Can you see your reflection? Ha? It's her. But it seems more like a memory. Ona wygląda jak pamięć? Co to jest? Wow. Aha. Świetnie, dobra. O. Chwila, zanim tam spadnę. Inwentory mamy takie coś. Medalik, fajnie, nie? I mam nadzieję, że powiem szczerze, że żeby gra się nie wyłączył, że gra się nie wyłączy przy ładowaniu, bo wtedy będzie kicha. Więc jakoś to więcej wiem, że zrobię. Poczekajcie chwilę. Dobra. Uii! Dobra, na razie nie wyłączam. Mam nadzieję, że się gra się włączy.
Jest, łączyła się. Łączyła się bez wyłączenia. Are you all right? A, tu już nie byliśmy w wersji beta, czyli dla mnie to już całkiem jest nowość. What is this place? No to trochę wygląda, panie Miśku, jak... What's that doing here? Jak horror. Jak... O! Tu się kończy... Nie, to tu się kończyła ta wersja beta. Mówiłem, że to jest domek chyba Jasia i Małgosi. Jasiu, Małgosiu. Is it locked? I might be able to open it from the inside. No to zrób to. No to może to zrobisz? Miśku. Chwila, moment. Nie, nie to. No, mam cię tam podsadzić, tak? Czy zrobiłem coś za... Aha. No chodź. Dobry misiek. Chodź, podsadzimy cię. Skakuj. No, nie wyjdziesz tam? To gdzie mam cię podsadzić? Przewidentnie to jest wybite, żebyś ty tam wszedł. A w ten sposób. Trochę dziwne to było, ale dobra. Wow, look at this place. No, co tu jest ciekawego? Jest łóżko, czyli to dla Jasia, a gdzie dla Małgosi? Hehe. Listen. There it is again. Znowu ta pozytywka? Tu coś jest. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. No właśnie, coś w kształcie takiego coś a la gumisie, nie? Co masz? Znalazłeś coś? Co tam było? Maybe it requires some sort of key. No właśnie, gdzie jest ten klucz? Is there anything we can use? A? O! O, ten medalik jest naprawdę duży. Dobra, trzeba to zamknąć pewnie. I przekręcić. Kręcimy, kręcimy. Okej. O! What happened? A ja wiem. Let's find a way to open it. No, 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 coś było. Wow, za blisko. What did you find? It's rather small. No. But it looks like my paws might fit. To sprawdź. Aha! It's a button. Wow. That's it. Czy to się teraz otworzy? It seems like the memory you share with her. Wow. The door. Dobra. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. Okay. It looks like we need three more. Mhm. Sprawdzimy. I wonder where this will take us. Trochę czuję się jak w Krainie Czarów. To be honest, it scares me. Wow. Woo! Mi się chciał coś powiedzieć i przerwałem mu niechcący. No, czasami tak to bywa. To ja się napiję. Ach. Wow! Moja dupa. Dobra. Tu możemy zagrać? Nie. Cymbałki możemy tylko przestawić. Dobra. To jak zwykle na kucaka. Gaga gugu. Idziemy, idziemy, idziemy. Hihi. I hope the memory is close by. Dobra. Opa. Gagagugu. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat. Tu, 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 tu. Wiem, nie umiem tak śpiewać. Dziwnie. Dziwny jest ten. Dobra. Ten. Co to jest? O, coś znalazłem. Okej. Okay. Trochę się czuję jak w supermarkecie. Przez te drzwi.
Dziwny jest... Dobra. Dziwny jest ty! Dobra. Świat! Tu chyba nie muszę kłócać. Nie, jednak muszę. Gaga gugu! Wow. Wow. Over there. It looks like another memory across that bridge. No. Dziwnie to wygląda. Panie misiu. I znowu zjeżdżalnia? No to jedziemy. Znowu na dupkę. Dobra. Is there a way up this tower? Wow, aż tam muszę iść? Kolejna sowa. Mam nadzieję, że wcześniej jej gdzieś tam nie było. Aha, tu trzeba sowę dać. Wow, trzeba tyle sów znaleźć? 3-4 jeszcze. Kurde. Zastanawiam się, czy czasem nie widziałam wcześniej jakiejś sowy. Sprawdzę dobrze tutaj, czy czasem czegoś tu nie ma. Nie ma. No to idziemy. Idziemy dalej. Zaznałem się, dzieciak zmęczy. Więc trochę oszczędzam jego bieganinę. Ale jeszcze 4 sowy. Dobra, panie misiu, proszę oświecić mi tu drogę. Dobra, czy coś tu będziemy mieli? Jest! Kolejna sowa. Dobra. O cholera. Panie misiu? Panie misiu, co tu się dzieje, panie misiu? Oho, już tu idzie. O cholera. Aha. Okej. To będziemy cichutko. Bardzo cichutko. Cicho! Dobra. I... Gdzie teraz? Jest dużo dróg. Kurde, nie wiem. Pójdę w tę stronę, ponieważ kusi mnie, żeby sprawdzić, czy coś tam jest ciekawego. Ktoś gra w piłkę. Kto tu jest? Kto się tam ukrywa? Tu coś widzę. Okej. Jakaś ławeczka. No nie, coś tu jest, ale nie mogę tego wziąć. Widzę kolejną sowę. Dobra, mamy dwie. A to się kręci w tę stronę, dobra. Więc chyba musimy się wrócić, bo nic tu więcej nie będzie. Co to się do cholery jasnej dzieje? O-o. O-o. Czy ja w dobrą stronę idę? Światło! Co tu się u licha dzieje? Rozumiem. Jak się na przykład już robi tak mroczno, trzeba zapalić naszego pana Miliusińskiego, żeby nam rozświetlił drogę. Okej. Dobra, weźmy ten... Aha, kamienia się nie da, bo... Co tam jest w ogóle? Sowa. Ale jak zrobić tak, żeby... Żeby ten kamień zleciał? Panie misiu, co ja mam tu zrobić? Nie mogę tego ruszyć. A tu jest... Ech. Ech, chcę to przesunąć. Tam jest pani sowa. O, nie mam pomysłów. Jak to zrobić, żeby panią sowę... No, czemu ja mówię pani sowa? Może to jest pan...
Pan Sowa. Kurde, no. Jak go wyciągnąć? Może trzeba na to wejść. I... nie wiem. I wskoczyć jakoś. Aj. Nie w ten sposób. Jeszcze raz. Tak. I... ach! Kurde, nie. Tak to się nie... dobra, na razie... wow, to się zaczęło bujać samo. Aha. Okej. Dobra, chodź tu, panie misiu. Pan misiu mnie uchroni od złego. Tak jest, dobra. Tu widzę, że trzeba poprzesuwać. Dobra. Gugu gaga. W ogóle ile my mamy? My mamy 3, a potrzeba nam jest 4. To tam była ta jedna, której nie mogłem wyciągnąć. Na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić, więc idziemy... wow, do jakiejś dziury. Ło. Dobra. Panie misiu. Też tak myślę. Dobra, tu jest kolejna sowa. Tu jest kolejna sowa i mam nadzieję, że z nią nie będzie problemu. Możemy spać tylko jedynie w dół. Dobra. Mamy kolejną sówkę. Możemy tędy iść. Wow, creepy. Czy możemy tutaj... no, no, no. Ach. Op. Op, dobra. Au! Dobra. Where is now? This way? Nope. Czemu gadam po angielsku? Nie wiem, bo to among the sleep. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, póki nasz mały bohater się nie boi. Ale słyszałem jakieś... nie, to nie są nasze kroki. To tylko... nie wiem, co to było. Dobra, nieważne. Ale jak wziąć tą trzecią... raczej, może trzecią. Czwartą... siwie! Czy mogę tu już wrócić jakoś? Mogę. Dziękuję. Pobiegnijmy trochę tam do góry. Dobra, łączmy sobie pana... Milusińskiego. I... kurde, no nie mam, powiem wam szczerze, nie mam na razie pomysłu, jak tą czwartą sowę tam znaleźć. Znaczy dać. O, i teraz kurde, jeszcze ta jedna sowa została. Cholera, dobra, pobiegnijmy troszeczkę z panem misiakiem. Spokojnie, spokojnie, mały. Damy radę. Jack wysili szare komórki i jakoś damy radę. Dobra. A te ślady to raczej nie my zostawiamy. Co prawda te ślady już zauważyłem wcześniej. Ale nie chciałem nic mówić, żeby było bardziej mroczno. Dobra. To tak. A chodzimy tu i schodzimy chyba tu. Nie. Jednak nie. Tu? Nie. Cholera, ja się wróciłem. Chwila, moment, to gdzie... Nie. Chwila, moment. Da się tu wejść? No da się, okej. Ale oprócz tego... nic więcej tu nie ma. Dobra, więc wracamy. To nie tędy droga. Moi drodzy. I moje drogie. Dobra. Panie misiu, proszę nam wskazać drogę. Proszę wyniuchać, gdzie mamy iść. Czyli tak, to nie było tędy, tylko to było gdzieś indziej. Czy czasem nie tutaj? Tam byłem.
Dobra, weźmy misia na razie do tyłu. Tak, to było tu. Aha! Okej, już widzę, co trzeba zrobić. Trzeba wejść na to. I oponę. Juu! Ten kamień musiał być dosyć... Wow! Bo zaraz mi dziecko zabijecie. Okej. I mam czwartą sówkę. Dobra, więc spadamy. Ten kamień musiał być dosyć lekki, skoro taka opona wisząca na sznurze potrafiła przewrócić taki głaz. Co znowu się dzieje do jasnej anielki? Mam swojego misia i nie zawaham się go użyć. Mój miś ma wielką moc. Więc proszę nic tutaj nie robić takiego. Dobra, gdzie jest nasza mama? Mamo, ja chcę już do ciebie. Mamo! Spoko. Teraz możemy tu wejść. Ale nie tak. Wejdziemy w ten sposób. Okej. Hop. Dobra. Dobra, kucznijmy. Tak, okej. Wejdziemy na samą górę, co? Okej. Ciekaw jestem, co tam na górze będzie. Wy pewnie zresztą też. Nie, rowerkiem nie pojedziemy, nie ma szans. Dobra. Idziemy. Trochę się boję, że ten most się zerwie i się przebudzimy. Cali mokrzy. Dobra, pobiegnijmy trochę. O, co to było? Aha, tylko jakieś efekty. Dobra. Czyżbyśmy wrócili do naszej szafy? All right then, one more time. But that's it. Okej. Pozytywkę znalazłem. Wow. Oh, finally. We must be getting closer. No, mam nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej. Mamo, czy ty to ty śpiewasz? O cholera. Mamo, lecę do ciebie. Ui! Moja dupa. We made it back. Dobra. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Bo gra mi się naprawdę cholernie podoba. Mi się coś tam gadał, ale nie chciałem go słuchać. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Among the Sleep. To cześć wszystkim.